Cześć, tak jak stałem, tak usiadłem, włączyłem kamerkę, włączyłem mikrofon i postanowiłem... Czy ja włączyłem ten mikrofon? I na fali przypływu weny twórczej postanowiłem nagrać coś bardziej spontanicznego, coś co pozwoli mi pokazać bardziej ludzką twarz. Od czasu do czasu między tymi odcinkami głównymi będę nagrywał taki swój strumień myśli. Po prostu będę mówił do mikrofonu to, co mi siedzi w głowie, później oczywiście to zmontuję. I nie będę musiał siedzieć nad montażem 5 dni! Tylko pewnie 2. W przyszłości w takich odcinkach będę mógł nawiązywać do komentarzy, które piszecie. Teraz jeszcze tych komentarzy nie ma tak dużo, żebym miał do czego za bardzo nawiązywać. Poza tym, że chciałbym podziękować za ten komentarz, ten i ten komentarz. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna. Dzięki, że jesteś. Pierwszy filmik wrzuciłem 1 lutego, a to oznacza, że minęło już prawie 1,5 miesiąca, od kiedy oficjalnie jestem vlogerem. Na ten moment mam łącznie około 6 tysięcy wyświetleń, niespełna 200 subskrybentów. Czy to dużo, czy mało? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurczę, ale to zależy, do czego się porównujemy. Moje filmiki to nie są filmy, które ogląda się na imprezach, a teraz jest taka tendencja, że każda impreza prędzej czy później musi się przenieść na YouTube'a, bo ktoś powie: ty, a widziałeś ten filmik na YouTubie? Chodź ty, czekaj, zaraz ci pokażę. Myślę, że można już powiedzieć, że jestem przedstawicielem starej szkoły i ja uważam, że jak się pije, to się nie wchodzi do internetów. Ktoś wrzuci status na Facebooka, że pije wódkę i zamiast pić tą wódkę, to sprawdza, ile osób polubiło ten status. No ludzie, Polak jesteś, no jak tak można? Jak się pije, to się rozmawia, to się dyskutuje, a nie wchodzi do internetu. Pozwalamy minimalnym dozom ulubionej substancji spływać wolniutko w kierunku przełyku. Chłonne ścianki z rozkoszą wchłaniają każdą cząstkę mocy. Ja postanowiłem, że nie będę w żaden sposób uzależniał się od liczby wyświetleń. Po prostu konsekwentnie będę robił swoje. Kto ma to oglądać, ten będzie oglądał. Oczywiście jest lekka gorycz, że człowiek mówi coś, co wynika z jego najgłębszych przemyśleń, które kiełkowały w nim przez te wszystkie lata. Swoje serce po prostu na dłoni daje ludziom i to ma 1500 do 2000 wyświetleń, a ktoś nagrywa, jak gra w grę, w prawym dole w dolnym rogu widać jego twarz i słychać komentarz, który głównie ogranicza się do tego, że się drze. To ja sobie myślę, co się będę starał, może też po prostu... Będę grał w grę. Siemanko ziomeczki, dzisiaj zagramy w Tekena. O kurde, kogo by tu wybrać? O, a to Korwin. O, można grać Korwinem, ja! Wow, no to wybieram Korwina, jak zwykle zresztą. O kurde, jakiś czerwony. Ale go zmasakruję. Masz czerwony, bęk! Czerwonym śmierć, bęk! Bęk! A, masz! O! Au! Bije mnie! Wow! O, fuck! Fuck! Niemcy mnie biją! O, fuck! O, fuck! Bije! O! No i tak to mniej więcej wygląda. Wiem, że moje filmiki wymagają zaangażowania intelektualnego, więc one nie są dla wszystkich. Za to jak już ktoś to ogląda, to wiem, że to będą wartościowe osoby. A propos tego, to mam taką refleksję, że tak jak wszystko we wszechświecie, taki internet ma swoje wady i zalety, zady i walety. W tej chwili demonizuje się telewizję, natomiast idealizuje się internet. Podstawowym problemem YouTube'a i internetu w ogóle jest to, że w jednym miejscu są wszystkie informacje, zarówno te wartościowe, jak i te tandetne. Jak ktoś się porusza po takim YouTubie, to zanim trafi na wartościowy materiał, to musi przemielić też tą kompletną tandetę. A niestety póki co jest tak, że tandeta wybija się dużo szybciej, bo na YouTubie przede wszystkim wybijają się filmy, które są kontrowersyjne, wyraziste, a takie niekoniecznie muszą być wartościowe. No i tak, ja jestem wychowany w latach 90., więc prawdopodobnie jestem przedstawicielem ostatniego pokolenia wychowanego jeszcze przed erą internetu. A telewizja charakteryzuje się tym, że są tam jednak podawane bardzo wyselekcjonowane materiały, w przeciwieństwie do YouTube'a. No i ja w dzieciństwie, mając tam poniżej 10 lat, oglądałem Dobranockę. A za chwilę na Dobranoc Smurfy. Program 5-10-15. 5-10-15. Pan Tik-Tak. Tak, 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 to ja Tik-Tak, a to mój mały świat. Pokemony. Tato, a Marcin powiedział.
Disco Relax na Polsacie. I tego typu rzeczy. Jakie te programy są niewinne w porównaniu z tym, na co można trafić na YouTubie. Byłem na takim meetingu YouTubeowym w grudniu, Orange Video Festival, i tam większość tych uczestników, tych, którzy przyszli tam jako widzowie, to była już nawet nie gimbaza, ale takie rzeczywiście dzieciaczki, takie poniżej 10 roku życia. I oni jak widzieli tych YouTuberów, to po prostu biegali za nimi, jakby co najmniej Boga zobaczyli. I tak sobie myślę, że te dzieci, surfując w tym internecie, żyją w takim chaosie w porównaniu z tym, co ja miałem, będąc dzieckiem i oglądając telewizję. I one też natrafiają być może na materiały, których nie powinny oglądać jako dzieci. I tak myślę, że te dzieci wychowane w tym chaosie mogą mieć w przyszłości chaos w głowie. Także internet oczywiście ma swoje zalety, ale ma też swoje wady i o tym trzeba pamiętać. No to jest temat na inny odcinek. Tak w ogóle to wiele osób sugeruje mi, że moje odcinki są zbyt długie. Bardzo niepraktyczne nagrywać takie długie odcinki, bo po pierwsze będzie to mniej osób oglądało, bo internet lubi krótkie, treściwe i wyraziste filmy. Poza tym ja to muszę później montować 5 dni, a tak zamiast jednego 15-minutowego odcinka mógłbym nagrać 3 5-minutowe. Ale to tak nie działa, bo jeśli chcę rzeczywiście powiedzieć o czymś, przybliżyć swoją filozofię, swoje przemyślenia na jakiś temat, to ja się nie stresuję. Jeszcze w 5 minut. No nie da się. Ale myślę sobie tak, że na początku będę nagrywał dłuższe materiały, żeby wprowadzić w cały swój system światopoglądowy po to, żeby później nagrywać krótsze, konkretniejsze filmiki, które będzie można w tym kontekście moich poglądów umieścić. A jeśli chodzi o temat mojego kanału, to nie jest tak, że ja sobie pomyślałem, o, teraz będę nagrywał o rozwoju osobistym. Ja rozwojem osobistym zainteresowałem się wyjątkowo wcześnie, bo jak miałem 14 lat, na początku przeczytałem wiele książek. Przeczytałem 1500 książek, jak postępować z ludźmi. A jak miałem 15 lat, to pojechałem na pierwsze profesjonalne szkolenie z motywacji, komunikacji, wywierania wpływu na siebie i innych. A później regularnie jeździłem na różne szkolenia i kluby rozwoju osobistego, żeby w wieku nastu lat samemu prowadzić takie szkolenia. Pierwsze swoje szkolenie w formie klubu rozwoju osobistego przeprowadziłem już w wieku 17 lat, czyli 6 lat temu. A zainteresowałem się tym tematem, ponieważ szukałem jakiejś alternatywy do wiedzy, którą dostawałem w szkole. Uważałem, że ta wiedza mi nie wystarcza. Także ja dojrzewałem przez pryzmat rozwoju osobistego, więc teraz ja nie muszę mówić rzeczy, które wyczytałem w książce, że akurat przeczytałem książkę i teraz streszczam ją w odcinku. Rozwój osobisty wpisany jest w moją życiową filozofię, ale składają się na nią również inne rzeczy. Ja nie jestem robotem do czytania poradników. Zapchałeś sobie głowę jakimiś pierdołami o żabach i teraz na siłę próbujesz zainteresować tym innych. Nie, Krzysiu? Mam bardzo szerokie zainteresowania. Przez pewien czas zresztą porzuciłem temat rozwoju osobistego i interesowałem się i zajmowałem się czymś zupełnie innym, ale ten rozwój osobisty cały czas tkwił, gdzieś tam był w moim życiu. Następny odcinek będzie prawdopodobnie pod koniec miesiąca, bo wylatuję na Wyspy Kanaryjskie i stwierdziłem, że tam będzie bardzo fajna sceneria do tego, żeby nagrać ten odcinek, a będzie to odcinek związany z moimi refleksjami na temat podróżowania. Daj znać, czy chcesz, żebym od czasu do czasu wrzucił też taki bardziej spontaniczny odcinek jak ten. Jeśli ci się podoba, to daj łapkę w górę, jeśli ci się nie podoba, to nie dawaj łapki w górę. I widzimy się niebawem w następnym odcinku na Wyspach Kanaryjskich. Do zobaczenia! Każde dziecko ma naturalną chęć do eksplorowania rzeczywistości. Kieruje się ciekawością w odkrywaniu świata. Pyta, szuka, próbuje, doświadcza, poznaje, testuje nowe rozwiązania, a później idzie do szkoły. Sukces pracowali. Ludzie wspinają się na najwyższe szczyty świata. I myślisz, że dla nich ta wspinaczka to sama przyjemność?